Szanowni Państwo, witamy w następnym odcinku naszego programu. No to pięknie. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Piotr Augustyniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotrze, chciałabym się przenieść wspólnie do starożytnej Grecji, do tego niesamowitego świata idei i miejsca, z którego filozofia tak naprawdę wyrosła i się zaczęła. Natomiast mam takie pytanie: czy to w ogóle jest możliwe? Czy my mamy. Szansę zrozumieć, co tacy filozofowie antyczni mieli na myśli? No to dobre pytanie jest na początek. Trudne bardzo, bo z jednej strony no, od pewnego momentu w kulturze europejskiej zapanowała moda na grecki antyk, i, i powstały różne próby reaktywacji, powrotu. No od, od, od renesansu przynajmniej, tak. I te fale są ciągle obecne w, w kulturze nawiązywania, powracania. I im dłużej to trwa, tym też więcej jest takiej świadomości, że, że to jest trudne. Że nie jest to takie o tak, po prostu otworzymy sobie Homera i będziemy już w tym świecie, czy cokolwiek innego. Że, że ten świat w dużym stopniu jest gdzieś. Po prostu uległ destrukcji. To nie tylko na poziomie tych materialnych pamiątek, których trochę jest, ale też wielu ich z nich brakuje, ale też na poziomie pewnego stanu ducha. To był pewien stan ducha, pewien rodzaj kondycji, pewien rodzaj wrażliwości, który no, nie jest dzisiaj bezpośrednio dostępny. I wydaje mi się, że, że można pójść albo taką drogą. Mówienia tylko o tym i nazywania greckim tylko to, co jest absolutnie pewne. Taka bardzo sama ograniczająca się, się droga. Tylko ona wtedy wydaje mi się nie prowadzi do jakichś spektakularnych efektów. No albo z drugiej strony jest możliwość takiego wizjonerskiego przebijania się, że bierzemy te jakieś pozostałości, strzępy greckiej kultury i zaczynamy ją w pewnym sensie projektować na nowo, by tworzyć ją, nie tyle jakby odtwarzać ją w sensie przypominać sobie na podstawie w cudzysłowie, przypominać na podstawie tych pamiątek, czym ona była, ale przebijać się do niej w sposób twórczy, czyli próbować ją zaprojektować sobie, stworzyć ją w sobie, wytworzyć w sobie. Oczywiście to jest zawsze naznaczone pewną dozą subiektywizmu, ale też jak się popatrzy na te różne próby w historii no to, to są chyba najbardziej kreatywne, inspirujące właśnie próby. Tak, tak choćby jak niczańska, niczańska próba nazwania tego co dionizyjskie, apolińskie. Można powiedzieć, że to jest na tysiąc sposobów skrytykowane, podważone na wiele sposobów przez historyków sztuki czy literatury, filologów, ale jednocześnie nic tak bardzo antykiem nie zaraziło naszej kultury jak właśnie to. Takie podejście też masz w swoim podcaście Kairos? Tam, gdzie pojawiają się greckie pojęcia, to próbujesz właśnie taką wizję stworzyć, czy właśnie ograniczasz się do, do tego, co jest bez tej twórczej incepcji? Absolutnie, absolutnie próbuję jakoś w sobie, w sobie się przebijać, bo to, o tym jeszcze nie powiedziałem, że um, ta, ta próba. Przejścia, przebicia się do Grecji. Ona jest trudna, ona jest naznaczona właśnie pewnym takim kreatywnym subiektywizmem, ale z drugiej strony jest też, nie, nie, nie jest to całkiem przypadkowe, to co się odkrywa, w tym sensie, że Grecja jest też w nas, jako taki głębszy wymiar naszego kulturowego genotypu, no, jako pewien wymiar pewnych archetypów, które tworzą też nasze, naszą wrażliwość. To nie jest nasza wrażliwość. W dużym stopniu nasza dzisiejsza wrażliwość jest tego zaprzeczeniem, ale jednak gdzieś tam pod spodem, w jakiejś zbiorowej nieświadomości, nie wiem jakkolwiek to nazwać, na poziomie jakichś właśnie archetypów, Grecja jest jakoś obecna, więc jak my ją próbujemy w sobie stworzyć, to często następuje jakiś moment komunikacji z tym głębszym pokładem naszej kultury. Więc tak, ja uważam, że, że trzeba to robić kreatywnie, aczkolwiek mam też takie wrażenie, że robiąc to kreatywnie, jeżeli nie przestaje się słuchać, słyszeć. Tego, co, co, co w nas wybrzmiewa, to, że można, można do czegoś autentycznego się dokopać, że to nie będzie całkowicie dowolne. Ja rzeczywiście próbuję taką drogą iść, i ten podcast, który od jakiegoś czasu prowadzę razem z Markiem Pospieszalskim, jest tego rodzaju próbą w dużym stopniu właśnie przybicia się do, 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 do greckiej wrażliwości, no, ale też towarzyszy mi to od dawna w pracy filozoficznej. Napisałem książkę o Platonie, to, była, to, to był jakiś ważny bardzo etap, i też takiego raczej nie. nie mnie nie interesuje czytanie Grecji na sposób taki szkolny. Tak jak to zwykle należy czytać, już wiemy bezpiecznie, wiemy, że no Grecy to właśnie Kalo Kagatia i coś tam jeszcze, i Ideę u Platona, Wyższy Świat. No i mamy jakiś, jakiś taki prostą zabawkę intelektualną, prosty koncept, który możemy sobie bezpiecznie wchłonąć i, i go w sobie mieć, to mnie nie interesuje. Bardziej by mnie interesowało to, żeby, żeby dotknąć tego doświadczenia, które tam było i na różne sposoby chciałabym się do niego przebijać. Yy, o tym wszystkim w ogóle będziemy jeszcze mówić i o pojęciach, które poruszyłeś, tak samo jak i o autorach. Natomiast ponieważ yy, ten program dotyczy pojęcia piękna, chciałabym zapytać o takie być może potoczne pojęcie piękna w starożytnej Grecji, a przede wszystkim o to, czy ono jest wspólnotowe, czy to jest takie intymne przeżycie, takie indywidualne? Bo wiem, że też masz swoje wytłumaczenie na mm, pojęcie indywidualizmu, tak naprawdę, jeżeli chodzi o antyk. Ojejku, trudne pytanie. Myślę sobie, że. Bo we współczesności wydaje mi się, że dzisiaj mówimy, że no, o tak się nie dyskutuje, prawda? I to pojęcie piękna to jest coś, co. Jest bardzo nasze, bardzo indywidualne, no ale jednak mamy um, zachód słońca no i nikt nie mówi, tym cholera, bardzo brzydki. A, więc gdzieś, jest, są, gdzieś są takie jakieś uniwersalne, tak mi się ale wydaje. Wiesz, ale ja myślę, że, bo oczywiście to pytanie jest istotne i, i, i myśląc o naszym spotkaniu, przyszło mi to do głowy, że, że o tym możemy rozmawiać. Wydaje mi się, że. Um, jakby to powiedzieć, że, że ja tak naprawdę nie jestem pewny, czy my dzisiaj w ogóle jeszcze używamy pojęcia piękna na poważnie, czy one nam do czegokolwiek potrzebne. Znaczy nie, nie sądzę, żeby w mojej lub twojej percepcji sztuki pojęcie piękna było jakoś kluczowe, prawda? Znaczy, rzadko się mówi, byłem na pięknym filmie, prawda? No nie wiem, byłem na interesującym filmie, byłem na poruszającym filmie, ale to taka kategoria piękna. Ona się tutaj jakoś nie, nie przebija, prawda? Film był inspirujący, film mnie poruszył. Ja nie mówię, że, że w tym doświadczeniu nie ma wymiaru piękna w jakimś innym sensie, ale już na poziomie słów to gdzieś, gdzieś chyba umyka. Natomiast jak było w, w starożytnej Grecji, to czy znaczy ja myślę tak, że? Że, że tego się nie da zrozumieć bez właśnie odniesienia do jakiegoś takiego fundamentalnego, fundamentalnej rzeczy, w, w, w której chodziło, o którą chodziło w tak zwanej greckiej paidei. Tak? To też takie pojęcie dość szkolne, ale bardzo istotne, czyli w takim kształtowaniu... W, Najogólniej mówiąc, kształtowaniu w sobie człowieka, tak? że, że, że kultura grecka to była kultura paidei. Ona prowadziła człowieka do jakiejś formy przemiany, y, którą można byłoby też powiązać z pewnym, z pewnym rodzajem świadomości, odczucia życia, ale też zachowania w związku z tym w społeczeństwie itd. i tak dalej. I to było niezwykle ważne w greckiej kulturze, może nawet kluczowe, że, że człowiekiem się nie jest, tylko człowiekiem się stajemy. I stąd ta kalokagatia. kalokagatos piękny i dobry? Tak, to zaraz do tego nawiążę, ale wydaje mi się, że, że w, tej, um, w tej greckiej paidei oczywiście uczestniczyła sztuka, teatr, filozofia, ale gdzieś tam najgłębiej i pierwotnie to były greckie misteria, prawda? Greckie misteria czyli pewne, pewne, pewne ryty, powiedzmy religijne które miały człowieka wtajemniczyć w los, wtajemniczyć w naturę życia. A więc, że w tej greckiej kulturze było od początku coś takiego wpisane, czego niekoniecznie doświadczamy my dzisiaj tutaj u nas, że, że, że los człowieka, stawanie się człowiekiem, zależy od tego, jest ściśle związany z tym, jak my głęboko wnikniemy w zagadkę świata. I to yy, misteria greckie wydaje mi się, że właśnie do tego prowadziły, że los indywidualny się przemieniał poprzez pewne, pewne formy tajemniczeń i potem teatr, który sprost misteriów wyrasta, ale też filozofia, yy, która yy, no była próbą, jak, jak u Heraklita, pewnej reakcji na, na takie trywializowanie się misteriów. Że, że to były też kontynuacje właśnie tego zasadniczego nurtu greckiej kultury. Nazywam to wtajemniczeniem w życie, tak, wtajemniczeniem w życie, doprowadzenie do pewnego źródłowego doświadczenia tego, czym jest natura, czyli physis, czyli właśnie życie w jego, w jego przepływie, w jego wszechogarniającej potędze, sile, wszechwładności i, i to jest dla mnie źródło wiedzy. Czy jest odpowiedź na to pytanie? Czym jest? Myślę, że takiego, takiej odpowiedzi w formie definicji oczywiście nie ma. Nie da się zdefiniować życia. Potem no taki wielki, późny Grek, jakim był Heidegger w wieku XX, on, on w to miejsce tego pojęcia życia czy fizis wprowadza bycie, co też oczywiście jest po prostu wzięciem pojęcia bytu filozoficznego i nadaniem mu odświeżenie jego sensu. No więc Heidegger mówi, że tego bycia, Przechogarniającego bycia nie da się zdefiniować, tak? ale to nie znaczy, że, że mamy zrezygnować z tego, żeby go doświadczać czy pytać o jego sens. Tak? To jest zupełnie coś innego. Wedle Heideggera właśnie ta filozoficzna kultura grecka była, była, była kulturą prymatu pytania nad odpowiedzią, więc, więc nie da się powiedzieć, nie da się zdefiniować, czym to ostatecznie jest, ale da się tym, Da się tym oddychać, da się w to zanurzyć, da się to zobaczyć w jakimś sensie, no Platon powie ponad zmysłowym sensie. Tak? I, I tutaj, dopiero w tym momencie należy chyba zacząć mówić o pięknie. Uważam, że, że jeżeli to ma być jakoś, to mówienie o greckim pięknie ma być jakoś zakorzenione w, w naszym doświadczeniu egzystencjalnym, ma nie być zawieszone w pustce jakiejś abstrakcji, to trzeba to właśnie z tym powiązać, że ten wtajemniczany w życie, czy wtajemniczający się w życie człowiek, co się dzieje indywidualnie, ale też ma jakiś wymiar zbiorowego procesu, bo, bo to jest całe nastawienie kultury na to w Paidei, że, że ten człowiek, jakby doświadczając tego, doświadcza tego jako oszałamiającego piękna, czy piękna i dobra. I to o tym mówi bardzo często Platon. Mm -hmm. A samo piękne i dobro to była bardziej reguła estetyki, czy bardziej reguła moralna w starożytności? Znaczy, wydaje mi się, że, że, że znowu my, to sobie, my sobie to rozróżniamy. sobie znaczy, my, to. Czy my, my się sposób... nauczyliśmy tak. już tak myśleć, że, że tu mamy estetykę, tutaj mamy etykę, tu mamy doświadczenie estetyczne, tu mamy doświadczenie moralne. Wydaje mi się, że tam było to bardzo splecione i to właśnie w tym pojęciu kalo kagati. Y, do, dochodzi do głosu, prawda? Mamy, mamy z jednej kalos, czyli y, y, piękny, ale znowu to, to jest piękny, który w który, no, współczesnym gre greckim kalos to jest po prostu dobry, dobrze, prawda? Y, kala to jest dobrze, prawda? Znaczy to, y, I podobnie było w Antyku, to, to nie było po prostu y, jakieś piękno, nie wiem, tak lub bardziej abstrakcyjne, czy, czy, czy oderwano innych spraw, ale, ale, ale takie piękne buty na przykład, o czym mówi Heidegger, czyli dobre dochodzenia, wygodne na przykład. Dobre w tym sensie, że użyteczne. To jest też kalos, mhm. a nie tylko jakby piękne, czyli budzące jakiś podziw i zachwyt. To po co to kagatos w takim razie? No, to są jakieś pojęcia dość bliskoznaczne. To, to ja nie jestem filologiem klasycznym, więc też mhm. nie chcę się przesadnie tutaj wymądrzać i wystawiać się na jakieś błędy, które mogę popełnić, ale to są pojęcia w jakiś sposób blisko siebie, tak, że, że mamy to... Piękno, kalos, które jest związane z pewną, pewnym, pewnym, pewnym rodzajem dobra, a z drugiej strony mamy to Agatos, które jest dobrem, ale znowu w sensie czegoś, co chyba Nicze tak naprawdę tłumaczył to pojęcie, mówiąc o czymś takim jak ludzie dostojni czy szlachetni. Oni są właśnie Agatos, czyli tak rozumiem, że oni są, yy, oni są dobrzy, ale nie w, w takim moralnym sensie takiego. Takiej, takiej dobroci i, 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 i nie wiem, no, no tak jak w chrześcijaństwie cnotliwości albo jakiegoś takiego nie, czy, czy, czystej nie, 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 bezgrzeszności czy, czy czystości intencji, tylko no tacy, którzy mają coś sobie wspaniałego, oni są dobrzy, bo są, bo są jakoś dostojni, do, doskonali, szlachetni, więc tutaj jest to dobro no, no też oczywiście ma jakiś przechów są piękna, tak ja to rozumiem, więc mamy to kalokagatos, kalo to jest takie można powiedzieć, przeszlachetny, czy przepiękny i przedobry, tak? Coś, coś w, tym, w, tym, w tym rodzaju. To ciekawe, bo w takim bardzo potocznym rozumieniu wydaje mi się, że gdzieś szkolno-licealnym mówi się o Kalokagatii jako o takim przykładzie faktycznie połączenia pięknego ciała z świetnymi osiągnięciami sportowymi, albo faktycznie gdzieś z dobrym uczynkiem i tak, przynajmniej odnosząc się do współczesności, mam, e, mam wrażenie, że dążymy do tego piękna zewnętrznego. Mamy, e, cóż, w konsumpcyjnym świecie masę możliwości dokonania różnych zabiegów. To jest, medycyna estetyczna się rozwija, a nie zwija, jeżeli chodzi o popyt i próbujemy gdzieś to piękno zatrzymać, ale rozumiem, że to, co Platon ma tutaj na myśli, to jest właśnie taki rozwój w kierunku piękna i dobra. Ale po to, żeby zobaczyć czym jest to życie, tak, żeby się samo gdzieś stawać tym człowiekiem. No myślę, że tak. Znaczy, to nie jest tak, że, że czy próbuje, próbuje bo on nie neguje czegoś takiego jak troska o, o piękne ciało, prawda? Mhm. To znaczy, że absolutnie ćwiczenia gimnastyczne są pożyteczne i, i dbanie no tak. o ciało jest, jest istotne również dla Platona, którego się kojarzy z jakąś taką odlecianym uduchowieniem bardzo często, pogardą dla ciała. No tak nie jest, tam jest, jest to bardzo jakiś ważny element, natomiast Platon wydaje mi się, że to, przed czym by przestrzegał, to jakaś taka forma właśnie ekscyta, ekscytacji cielesnością, własnym ciałem, która byłaby oderwana od reszty. Tak, oderwana od, od reszty. Znaczy, że, że w pewnym sensie no właśnie cała ta, ta sztuka życia ona polega na tym, żeby, żeby nałożyć pewną, pewną miarę na naszą nie wiem, zwierzęcość czy cielesność, która ma taką, taką tendencję w sobie do, do właśnie nadmierności, do takiej łapczywości, do takiej nie wiem, ekscytacji z sobą, która nie ma kresu. I to jest coś, ale zobacz, że to może się dokonywać pod y, przykrywką właśnie takiej troski o formę. O formę, prawda? Że można w nieskończoność, jakby y, będąc właśnie nieumiarkowanym, nigdy nie, nie mając dość, koncentrować się cały czas na udoskonalaniu swojej formy fizycznej, prawda? Y, natomiast Platon, Platon chciałby w, w temu nadać jakiś, jakiś kształt i, i, i pewne granice. I znowu wydaje mi się, że, że to się wiąże, ta taka praca nad tym, żeby, żeby, żeby osiągnąć umiar, to jest bardzo ważny wątek, też antyczny u Platona od Sokratesa, żeby osiągnąć pewien umiar, który też jest związany z jakąś harmonią. To, i, ale to, to, to jest też bardzo ciężka praca właśnie transowego przekraczania siebie. To jest bardzo intensywna praca. Yy, też domagający się tego, żeby wyjść poza własne, można powiedzieć, granice. Więc to jest wszystko bardzo takie niejednoznaczne. Powiedziałeś o Sokratesa i o Platona, ale nie wspomniałeś o Aristotelesie, a to on zasłynął i myślę, że potoczny i jest najbardziej znany z tego złotego środka słynnego. Czy tutaj yy, myślisz, że ta figura i ten filozof pomoże nam trochę lepiej zrozumieć piękno, czy wprowadza tutaj Właśnie przez ten umiar i yy, harmonię wprowadza nam coś dodatkowego, co nam pomoże to piękno zrozumieć? Znaczy, do, wiadomo, że bez Arystotelesa nie ma możliwości tak. czytania Platona, prawda? I ym, ja się zastanawiam, na ile to, jak o tym powiedzieć, w kontekście tego, co, co już po, po, powiedzieliśmy do tej pory. Bo nie chciałbym mnożyć jakichś takich konceptów i rzucać nimi, natomiast wolałbym jakby osiągnąć pewien element skupienia i zrozumienia też, też rzeczy. A czy wydaje mi się, że, że, że Platon, że Arystoteles, kiedy mówi o, o złotym środku, to nie jest tutaj kimś, kto by dokonywał jakiegoś przełomu, ale myślę, że jest raczej ścisłym kontynuatorem myślenia. Sokratesa, Sokratesa, ale też tak naprawdę Platona, bo Platonowi też chodzi o cnotę, też chodzi o umiar, zwłaszcza w życiu społecznym. Tylko pytanie, właśnie jest bardziej, jak ten umiar można dokonać, jak, jak można go osiągnąć. I, I to jest jakby pytanie, to, to było pytanie Sokratesa, Platona, i to jest też. Też w jakimś sensie pytanie Arystotelesa. On, on pewne rzeczy wydaje mi się akurat tutaj bardziej systematyzuje, niż odkrywa jakieś zupełnie nowe, nowe horyzonty. Tak, tak ja myślę, ostrożnie mówiąc. Natomiast, jakby to powiedzieć, na pewno, na pewno człowiek, który rozumnie nad sobą panuje, tak, to jest ktoś, kto jest yy, z perspektywy tych wszystkich myślicieli, no, jakiś pięknie ukształtowany, pięknie ukształtowany, ten, kto potrafi zachować złoty środek, to oczywiście wiąże się też z pewnym, z, z pewnym stanem umysłu, prawda? Yy, ani bra brawura, ani to już słynny przykład, prawda? Ani tchórzostwo, no, tylko co, tylko odwaga, prawda? To, to jest ym, coś takiego, co yy, no, od, yy, zachowanie złotego środka między brawurą a, a, a paniką czy strachem. To oczywiście domaga się pewnej jakiejś formy racjonalności, tak? jakby robienia rozumnego postępowania. Więc to, to jest tutaj bardzo istotne i to na pewno ktoś, kto tak działa, z tej greckiej pryskryptyki wyjawi się jako, jako piękny, tak? jako mm -hmm. piękny i szlachetny, ten właśnie jakoś ukształtowany wspaniale. Natomiast. Jak się do tego dochodzi, to jest bardziej ciekawe. Nie? Właśnie o to chciałabym zapytać, bo przy tym dochodzeniu do stawania się szlachetnym, do tak naprawdę stawiania się człowiekiem, czy tutaj sztuka odgrywa w ogóle jakąkolwiek ważną rolę, o której powinniśmy porozmawiać, bo zastanawiam się, nad filozofami, którzy no jakby widzą do, dookoła siebie muzyków, em, widzą em, sztuki teatralne, widzą rzeźbiarzy, malarzy. Em, i zastanawiam się, czy tłumaczą w jakiś sposób to, że ta sztuka teoretycznie bez sensu. Nie przyda się nam w walce, nie przydaje się do tego, żeby zdobyć pożywienie, czy ona tutaj pełni jakąś istotną rolę. jak znaczy, no, wracając do Platona, no to wiadomo, że, że, że tutaj Platon miał ogromny z tym problem. Mhm. Znaczy, jak to, jak to zrobić? I na pewno nie jest tak, że dla Platona wszelkie obcowanie ze sztuką, że ono musi uszlachetniać. Myślę, że to jest dość bliskie naszym doświadczeniom, prawda? Że gdzieś to doświadczenie sztuki no, no, jest fajne, ale niekoniecznie musi się przekładać na to, że, że ktoś będzie bardziej szlachetnym człowiekiem, jak z tym, z tym obcuje. Że, że to są pewnego rodzaju doświadczenia estetyczne, które mogą dokonywać takiego wstrząsu, który rzeczywiście nas w jakąś formę nie wiem, pożądanej przemiany popychają, ale nie, nie wszystko, nie cokolwiek, prawda? Oglądanie seriali na, na Netflixie, pytanie czy to jest sztuka, no w jakim sensie pewnie jest. Niekoniecznie musi jakby uwzniaślać w cudzysłowie nasz, nasz Każda byt. Każda muzyka na przykład. I, nie? i, i u, u Platona jest dokładnie te, ten problem. To jest niezwykle nowoczesny myśliciel. Tak? on się zastanawia jak, jak wychowywać obywateli Którzy będą y, jakoś odpowiedzialni i umiarkowani w życiu, w życiu publicznym, y, no ta, upraszczając też rzeczywiście sprawę. I zastanawia się, i oczywiście wie o tym, że sztuka będzie istotnym elementem kształtowania tych ludzi, ale taka sztuka, kto, nie, nie, nie każda trzeba jakiejś selekcji dokonać, czy jakiś kanon stworzyć. No i Platon tutaj bardzo, bardzo szuka, bardzo eksperymentuje. No więc ja myślę, że. Natomiast z jeszcze jednej strony, ja osobiście mam wątpliwości co do tego, czy taka umor, umar umoralniająca funkcja sztuki, czy to jest coś takiego, co powinno być dla nas jakby istotnym kryterium w ocenie sztuki. Wydaje mi się, że, że nie. Ja bym gdzieś był bardziej, bardziej bym się zbliżał do, do tego, co, co się dokonuje w teatrze greckim. Czyli nie, że tak jak tam trochę u Platona to zaczyna być, no, że tylko budujące fragmenty, no więc całego prawie Homera trzeba wyrzucić, tylko takie budujące. Jednoznacznie, fragmenty dzieł antycznych można wziąć, i, a może w ogóle trzeba stworzyć nową sztukę, żeby, żeby ona krzewiła pewne, pewne, pewne postawy moralne i, i, i że tak tylko trzeba postępować. Nie, wydaje mi się, że, że rolą sztuki to nie powinno być rolą sztuki, i że, że jeżeli społeczeństwo czy człowiek indywidualnie ze strony sztuki. Doznaje pewnego, można powiedzieć, zysku. To nie na tym poziomie, że, że to będzie coś, co będzie krzewić pewne postawy moralne, tak. tak jak dzisiaj to, nie wiem, niektórzy politycy by chcieli. Tylko, że sztuka ma chyba raczej i to nawet, znowu nie wiem, czy to tutaj chodzi o, o, o prezentowanie piękna, czy ona ma być piękna w tym sensie, że, ach, jakie to wszystko tam jest, jakie to wszystko jest estetycznie wspaniale zrobione. Nie, nie wiem, czy o to chodzi. Znaczy, wydaje mi się, że funkcją sztuki, i to jest bliskie gdzieś, myślę też teatrowi greckiemu jest wywoływanie pewnego wstrząsu, egzystencjalnego, który jest w stanie dokonać przemiany w człowieku, przełomu, ale nie takiego, który człowieka zaprogramuje, że masz teraz myśleć taki, tak i tak, tylko że możesz spojrzeć na swoje dotychczasowe życie z dystansem. Tak? Czy możesz wybić się z pewnej rutyny, czy możesz oczyścić się tak? z, pewnych, z pewnych złogów emocjonalnych, nie wiem, zatrutych emocji czy, czy jakichś paranoidalnych lęków. Nie wiem. Tak? No i to, to jest to pojęcie katarzis, znowu bardzo u Arystotelesa gdzieś podniesione i opracowane, ale to było rzeczywiście coś, co on wziął z, z obserwacji tego, jak działa teatr. Także teatr prowadzi, tragedia grecka prowadzi do, do katarzizmu, że ludzie wychodzą oczyszczeni. Czy wychodzą w związku z tym moralnie lepsi? No w jakim sensie tak, ale niekoniecznie moralnie zaprogramowani na, na, na to, że mają teraz takich i takich wartości przestrzegać. To, to nie jest programowanie wtłaczanie jakichś zasad. To jest raczej, raczej otwieranie umysłu i, i konfrontacja być może z jakimś paskudztwem, którego byliśmy, byliśmy, byliśmy nieświadomi lub świadomie częścią i, i że teraz chcemy zacząć inaczej. Ale jak? To już jest kwestia tego, co, co, co ci ludzie jakby zrobią, kiedy wyjdą z teatru. Więc oczyszczający charakter sztuki, doprowadzający do, do, do wstrząsu Dzięki temu, że, że konfrontujący z pewnymi rzeczami, które są, a których my nie widzimy, to wydaje mi się, że, że jest odkryciem Greków i to jest wciąż aktualne. Mhm. Czyli na sam koniec chciałabym Cię zapytać, bo to jest bardzo w sumie ciekawa refleksja. Sztuka bardzo często przebija bańki i nie nazywamy jej piękną dokładnie. A więc Osobista Twoja refleksja, czy uważasz, że skoro piękno jest w jakiś sposób od tej sztuki oddzielone, czy uważasz, że on to pojęcie w ogóle ma gdzieś rację bytu w naszej współczesności, gdzieś się pojawia? No, ono jest, tak jak powiedziałam na początku, wydaje mi się, że samo pojęcie jest trochę zdewaluowane, jest trochę takie upupione, jest na różne sposoby. No, no, jakoś, no Jakoś zniekształcone, chyba i, i pozbawione powagi. E, więc czy my możemy odzyskać pojęcie piękna? Nie wiem. Ale wydaje mi się, że. Gdybyśmy przy... chcieli, to w jakim kształcie? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, jakie pojęcie wybrać. Natomiast wydaje mi się, że, że to, co, co możemy zrobić, to możemy próbować być może przy użyciu innych pojęć. E, próbować gdzieś wrócić do, do tego, co, co doświadczenie piękna rzeczywiście w starożytności sprawiało. Że to jest ponadczasowe. Czy pojęcie piękna przetrwa? No, no przetrwa w jakiś, no bo są piękne laski i piękne buty i piękne, i piękne, nie wiem, piękna biżuteria i cokolwiek chcesz, oczywiście, tak, to pojęcie przetrwa, ale wydaje mi się, że ono jest takie dosyć, dosyć mało nośne i na nim się daleko nie zajedzie. Natomiast to, co, co kiedyś było treścią pojęcia piękna, tę treść można, ona cały czas jest, może być inspirująca i warto się do, do tego, z tego przebijać. Tak jak mówię, nie wiem, czy samo pojęcie, ja wolę, ja wolę pojęcie życia, tak? Bo tak jak powiedziałem, dla mnie to, to antyczne pojęcie piękna jest niczym innym niż sposobem opisu tego, Doświadczenia życia i w jego totalności, w jego, w jego niesamowitości. I, i, I do tego wydaje mi się, że, że możemy powracać. Co więcej, jesteśmy tego bardzo, bardzo złaknieni. I kiedy to robimy, to nie, tylko, to nie tylko choćby nieświadomie stajemy się starożytnymi Grekami, ale też, też obcujemy z greckim doświadczeniem piękna. Tak myślę. Tylko trzeba właśnie to greckie pojęcie piękna związać z tym doświadczeniem niesamowitości życia I, i, i Platon myślę, że też chce w tym nam pomóc, tylko że my nie umiemy go tak przeczytać. Szanowni Państwo, bardzo Państwu dziękujemy i transcendentnie, i imanentnie, że byli Państwo dzisiaj z nami. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału i następny odcinek już niebawem.